Cześć, czołem, witam wszystkich. Dzisiaj pierwszy wypadzik w tym roku, pierwsze kilometry. Ja tak sobie myślałem, gdzie tu jechać i stwierdziłem, że pojadę do Uniejowa. Wyjechałem dzisiaj tak właśnie późno, tak specjalnie wyjechałem późno, żeby do Uniejowa zajechać, jak już będzie, powiedzmy, że ciemno. Bo chciałem zobaczyć właśnie dekoracje świąteczne w Uniejowie, a tam zawsze jest fajnie pooświetlane, powystrajane. Jest chyba minus 2 czy około minus 3. Fajne powietrze, fajnie się jedzie, także chwilę odpocznę i śmigam dalej. Także do zobaczenia potem. Kurde, tu w tym miejscu to jest jakiś, nie wiem, jakieś przyciąganie. Niby nie jest tak strasznie pod górkę, bo prawie nie, a tak tu się ciężko zawsze jeździ. Czy to wiatr, czy nie ma wiatru, to samo ciężko się tu właśnie, kurde, śmiga. Zwłaszcza w stronę Chełmna, bo z powrotem już jest trochę wyżej. Ale dzisiaj jakoś poszło. Czyli kondycja jest. A tutaj tyle lat i droga się nic nie zmieniła. A nawet są jeszcze większe dziury niż były kiedyś. Ale nie jest aż tak tragicznie. Jeszcze 13 km i będę na miejscu. A teraz wjeżdżam w województwo łódzkie, żegnam Wielkopolskę i już. To jest taka jedna z tych nudnych tras. Nic się nie dzieje. Tylko pola i las. I jeszcze piąteczka i meta. Więc jestem w Uniejowie i zaczynam podziwiać widoki. Podziwiać iluminację. Chociaż już po świętach, ale normalnie ładnie to wygląda w nocy.
iluminacje zobaczone, zdjęcie porobione, także można zakładać kamizelkę i wracać do domu. My, mam nadzieję, że mnie widać. Jeszcze łyk gorącej herbaty. I wyjeżdżam z Uniejowa. Kurde, szybko poszło. Zaraz dąbię. Dobrze, że wziąłem kominiarkę, cholera jasna. Bo tak niby tu wszystko jest fajnie, ale w twarz trochę tak taki wiaterek mroźny wieje. A w kominiarce ciepło. I jesteśmy w Wielkopolsce. Jeszcze tylko wiadukt. Dąbię. I do Dąbciu. I od tego miejsca zostało mi 12 km do domu. Także to już ostatnia prosta. No, pogoda dzisiaj super, kurde, niby tak troszkę mrozi, ale fajnie jest. Ja już jestem w kole, także kończę nagrywanie z tego miejsca i do zobaczyska następnym razem.